Witam was bardzo serdecznie, ja jestem Phil, a przed wami talia Nilfgaardu pod Przeherę. Przehera jest to umiejętność dowódcy, która pozwala zagrać jedną z trzech kart z ręki rywala. Jest to o tyle istotne zagranie i o tyle istotna umiejętność, że zazwyczaj możemy zagrać jednego z potężniejszych Last Sei, jakiego nasz rywal może mieć na ręku. Ogólnie talia jest pozornie oczywista, wszystko za sprawą scenariuszu, wszelkich arystokratów, Joachima, który w połączeniu z Coup de Grâce jest w stanie wyciągnąć dwie potężne jednostki, ponieważ Joachim za każdym razem jak zostaje wezwany, wzmacnia jednostkę o 8. Czyli na krótkiej rundzie jest w stanie wyciągnąć nam bardzo potężny punkt. Jest Vincent, czyli removal, jako takie dopieszczenie tutaj trucizn oraz wszelkich efektów, statusów, które mogą mieć wrogie jednostki. Jest Bradhens, który pozwala kopiować jednostki rywala, uderzać je, czy też potrafi wzmacniać jedną z naszych jednostek. Jednak największą ciekawostką w tej talii jest Kahir, który w połączeniu z Fionem jest w stanie naprawdę zepsuć nie jeden matchup. Jeżeli gramy na rywala, który nie ma żadnego hard removalu, nie ma żadnego Sirocco, nie ma żadnego przesunięcia, no to zazwyczaj rywal jest w stanie po prostu grę poddać. W innej sytuacji Kahir jest po prostu jednostką, która ma wyciągnąć jakiś ten removal i ma po prostu zbejtować rywala, jeżeli ten jest nieświadomy tego, jak właściwie grać swoją talią. Ponieważ, moi drodzy, Kahir w sytuacji, jeżeli jest na bliskim starciu, czyli jest narzędzie bliższym, zostaje wzmocniony o równowartość wzmocnień naszego oponenta. Czyli jeżeli gramy jakimś sposobem na Skojatel i ono akurat nie ma removalu, gramy na przykład, nie wiem, na symbiozę z lojalnością, są te Hamadryady, jest Gord, no to za równowartość tych wszystkich wzmocnień Kahir również zostaje wzmocniony. Jeżeli gramy na Dagura, sytuacja jest również taka sama i proporcjonalnie, w zależności na co gramy, tak mocno Kahir zostaje wzmocniony. Jest również Fergus, który gdzieś tam w połączeniu z naszymi tutaj, moi drodzy, knującymi arystokratami pozwala zrobić ładne punkty, dodatkowo daje gdzieś tam możliwość wyciągnięcia ciekawej jednostki od naszego oponenta za sprawą coup de grâce. Dodatkowo jest Nagonka, czyli karta, która pozwala skrócić naszą talię, ponieważ no, w tym matchupie grając przeherą, no, w każdej rundzie jakikolwiek rywal ma status. No nie ma fizycznie opcji, żeby zagrać tak, żeby gra była bez statusu, więc gdzieś ta Nagonka z automatu zawsze wchodzi i w sposób bezpieczny oczyszcza naszą talię z niepotrzebnych zagrań. Mamy jakieś karty taktyki tutaj, żeby to po prostu umieścić, połączyć ze sobą. Mamy blokady, mamy arystokratów, ponieważ arystokratów potrzebujemy do pełnego rozegrania balu. Wcześniej bal był rozgrywany w wersji razy 2 z Asirką, teraz niestety jest to niemożliwe, więc po prostu jest taka alternatywa. Jest Roderick, który pozwala zagrać jedną z dwóch losowych kart i to trzeba pamiętać, żeby nieumyślnie spowodować do sytuacji, żeby nie doprowadzić do sytuacji, w której Roderick wchodzi za 2 punkty dla naszego oponenta, ponieważ zdarzają się sytuacje, w których można to gdzieś przeoczyć. Jest też również jeden podczaszy Van Morlechemów. Jest to jednostka, która gdzieś tam pozwala nam oczyścić naszą jednostkę. Czasami się to przydaje, ale zazwyczaj i tak jest traktowany jako wszelkiej maści poison. Mamy również dwie jednostki trujące, dwóch trucicieli oraz taką szpiegującą czarodziejkę jako removal na wszelkiej maści, na przykład larwy i też emisariusza, który może wzmocnić naszą jednostkę. Czy o czymś zapomniałem wspomnieć? Jest oczywiście Uzur, który na ewentualnej rundzie krótkiej, moi drodzy, robi kosmiczne punkty. Ogólnie ta talia radzi sobie zarówno na długich rundach, jak i na krótkich. To trzeba jej oddać. Z tym, że bal, według mnie bal ma ten problem, że musi być rozgrywany na rundzie długiej. Ponieważ wyciągany na początku gdzieś tam daje naszemu oponentowi znać: słuchaj, mam zazwyczaj już tylu arystokratów na ręku, że po prostu poizony będą wlatywały od lewej do prawej. Co zazwyczaj skutkuje tym, że zamiast być removalem na jednostki większe, po prostu niszczymy pierwsze, lepsze, małe jednostki, które nie mają aż tak dużego znaczenia dla naszego rywala. No i co, moi drodzy? Gierka, którą dla was nagrałem, była bardzo ciekawa i myślę, że można się z niej wiele nauczyć, tak więc zapraszam was do oglądania i mam nadzieję, że talia się wam spodoba. Jest syndykat pod Swarm. Dobra. I to mi się wydaje, że to jest przyzwoity matchup, moi drodzy.
Jeżeli rozegramy wszystko tak jak trzeba, to ten Kahir w rundzie trzeciej pokaże pazur i dzięki niemu notabene będziemy mogli wygrać. Bal maskowy, ostatnia tutaj taktyka nam nie jest potrzebna. Taktyka Poison, szpiegująca czarodziejka raczej nie. Jest uzur, którego w rundzie pierwszej grać, moi drodzy, nie chcemy, ponieważ on się wzmacnia tutaj w miarę rozgrywania naszej potyczki. Knując arystokraci, wzmocni tę kartę o jeden za każdą szpiegującą wrogą jednostkę. Dobra. I to byłoby o tyle dobre, żebyśmy mogli sobie wzmocnić na przykład z Fergusem. Aczkolwiek nasz rywal zagrał szeregowego płonącej róży, czyli z automatu mamy gdzieś tutaj jednostkę, która posiada status, więc ta nagonka, moi drodzy, jak najbardziej wchodzi i skraca nam bez problemu talię. To jest dosyć kluczowe, ponieważ do tego zawsze dążymy, żeby gdzieś skrócić sobie tą talię, pozbyć się jednostek zbędnych. Rundę pierwszą możemy przegrać nawet. Wydaje mi się, że aż tutaj takiego znaczenia, moi drodzy, ten Last Say nie będzie dla nas miał, ponieważ w tej talii, którą gra nasz oponent, wydaje mi się, że tylu removali nie ma. Coś spróbujemy wyciągnąć gdzieś tutaj, żeby ten Kahir na rundę trzecią był bezpieczny. Chyba że wyciągniemy bal. Wiecie co, możemy zagrać tam grę zupełnie odwrotnie. Możemy zacząć balem, gdzieś tutaj wyciągnąć naszego rywala dosyć mocno, ponieważ wydaje mi się, że w jego tutaj celu, może rozrachunku, będzie zagranie rundy pierwszej w taki sposób, żeby właśnie rundę drugą spasować, a rundę trzecią zrobić jak najdłuższą. Jeżeli w tej rundzie nasz rywal pozbędzie się swoich wszelkich removali, to my będziemy mieli sposobność do tego, żeby gdzieś zagrać tego Kahira, żeby pokazać jego tutaj potęgę, ponieważ ta talia, która jest zagrywana przez naszego rywala, ten Swarmon właśnie polega na tym, żeby zbudować bardzo duży board, następnie wszystkie jednostki wzmacniać. A skoro już wiemy, że Kahir jest jednostką, która wzmacnia się równomiernie do wzmocnień naszego rywala, więc idąc tą drogą dedukcji, moi drodzy, jak się pewnie domyślacie, to są bardzo, ale to bardzo duże punkty. Zagramy knującą arystokratkę? Wydaje mi się, że tak. Jest jej nam najmniej szkoda. Zagramy Poisona. To jest ładne przebicie. Dzięki temu wychodzimy na prowadzenie. 13 punktów. Nasz rywal może mieć dosyć duży problem, ale my się tym nie przejmujemy jak najbardziej, bo to nie o to chodzi. Jest ekskomunika. Okej, i zagrany Ferko Rzeźbiarz. Czyli, moi drodzy, kolejna karta zbrodni zostaje wykorzystana przez naszego rywala. Tylko kwestia, co to będzie. Czy to będzie jakieś zgromadzenie na Disirię? Raczej bym się teraz nie przymierzał. Ewentualnie może jakiś removal? Zobaczymy. Zobaczymy, co tutaj takiego nasz rywal będzie miał do zaoferowania. Disirię. Okej. Okej, i to jest jednostka, to jest zagranie notabene, które nie daje mu prowadzenia. To jest dosyć ciekawe. Dlatego, moi drodzy, pozwolimy zagrać sobie turniej rycerski. 8 punktów różnicy. I nie zważając tutaj na dalsze losy, myślę, że moglibyśmy nawet spróbować to spasować. Byłoby to tyle istotne, że nasz rywal chciałby to przebijać. Ba, on nawet musi to przebijać, jeżeli chce to wygrać, ponieważ jesteśmy na równych kartach. Jest 8 punktów różnicy, z przewagą dla nas oczywiście. Mamy Brat Hensa, który może nam dać jeszcze większą przewagę. I to jest bardzo, bardzo złe dla naszego rywala. Podziwiam, że odpuścił na tym momencie, że odpuścił na tym etapie. Zobaczmy sobie tylko, co dobierzemy. Jeżeli dobierzemy Defendera, to, moi drodzy, jak najbardziej będziemy brnęli w tą rundę i spróbujemy tutaj wyjść na 2-0. Defendera nie mamy niestety, więc to jest, moi drodzy, dosyć duży minus. Jeżeli zagramy... No właśnie, jak zagramy Joachima,
To jest dwóch Joachimów, którzy przy dobrych predyspozycjach... nie wyciągają tego, co chcę. Ale okej, spokojnie. Zagramy coup de grace jeszcze raz na Joachima i będziemy oscylowali. Jeśli za drugim razem uda się wyciągnąć tego Fiona tutaj, naszego defendera, to wtedy, moi drodzy, jak najbardziej Kahir, no i będzie GG. Tak przynajmniej to zakładam. I to jest plan idealny. Okej, upadły rycerz, w porządeczku. To jest bardzo mocne zagranie, o tym, moi drodzy, trzeba jak najbardziej pamiętać. Coup de grace, zagrywamy ją raz jeszcze i mamy defendera. I szczerze, w związku z tym, co wam powiedziałem i licząc, że ta talia faktycznie nie ma żadnego hard removalu, przynajmniej ja w tej wersji akurat nic takiego nie gram, to możemy mieć gdzieś z tyłu głowy, że jest cień szansy, że ten Kahir w momencie, jak się pojawi, będzie taką tutaj egzekucją i nasz rywal sobie odpuści. Jeżeli uda mi się wam coś takiego pokazać, no to sami rozumiecie, jak ta talia działa i na co jest ukierunkowana. Okej, dobra, no zagrywaj sobie ładnie karcioszki. Gramy Kahira. Czy coś jeszcze chcę zagrać? Poczekamy. Jedną turę, moi drodzy, możemy poczekać. Z naszą umiejętnością jeszcze nie będziemy tutaj nadmiernie panikowali, bo to nie o to chodzi. Zobaczymy tylko, co takiego zagra nasz rywal. Chociaż wydaje mi się, że on gdzieś zauważył, że jest Kahir, że to są dla niego dosyć duże problemy. No i zobaczymy właśnie, jak to się przełoży na finał tej potyczki. Dwa punkty różnicy. Kahir, który będzie się wzmacniał cały czas. Siwy senior, siwy bąbel, moi drodzy. To jest karta, na którą akurat musimy sobie uważać. I jak najbardziej to zrobimy. Zagramy... no właśnie, czy ja bym chciał wlecieć teraz z Brathensem? Jeżeli teraz, moi drodzy, wlecimy z Brathensikiem... objemy mu te jednostki tutaj. Zagramy Przeherę. I mamy Jakuba. Okej. I szczerze? Szczerze ja tego Jakuba z chęcią, moi drodzy, zagram. Wychodzimy na prowadzenie. No i nasz rywal ma olbrzymi problem, ponieważ jeżeli on tego nie nadgoni jednostkami bez wzmocnienia, no to finał tej potyczki będzie akurat dla niego znany. No i zobaczcie, tak to właśnie działa. Tak właśnie działa ta talia, że skoro nasz rywal zagrywa coś, co wzmacnia, no to my również zyskujemy punkty. No i zobaczcie, nasz rywal jest w kropce. Bo jeżeli on się nie pozbędzie naszego defendera, nie przesunie Kahira, no to gdzieś te jego starania przechodzą na marne niestety. Ale okej, nie skreślajmy go. Jak najbardziej widzicie, to jest jeden z przykładowych matchupów, w których talia z Kahirem sprawdza się wybitnie. Jeszcze moglibyśmy sobie założyć na przykład rozgrywanie potyczek na talie Skojatel, które gdzieś tam wzmacniają swoje jednostki, z tą różnicą, że wydaje mi się, że ten matchup jest dość mocno faworyzowany. Tak przynajmniej mi się wydaje, że w tym matchupie ten Kahir tutaj rozwija skrzydła, moi drodzy. No i widzicie, szybka, przyjemna, prosta gra. No, ja wszystkim mówię, że jak ja grałem w HS, to tam był ten Resurrect Priest, potem się pojawili jeszcze ci bohaterowie, gdzie był Hunter, Face Hunter, który cię w sumie zabijał w piątej turze, a był Taunt Warrior, przez którego nie mogłeś się przebić. I to były takie zabójcze matchupy dosyć. Okej, Zipkos, otworzymy sobie beczułkę. W porządeczku. Twitch również, Skojatel, okej. Tu mamy Kahira i Fiona. No, tu jest Bal, tylko to jest taka wersja, 50-50, bo tu mamy Joachima z coup de grace. Na meczapie na potwory. No dobra, i Kahir na rundę trzecią będzie jak znalazł.
Tak mi się wydaje. O jacio, ale się posypały beczki teraz. Czekajcie, ja żeby niczego nie zapomnieć. A jasne, rozpocznij podgląd beczek. Przejrzyj kolejkę próśb. Bo to wiecie, pamięć streamera bywa ulotna. A odpalone okienko z informacją, co jest potrzeba, to już nie. Zagramy oknującego arystokratę. Wow, moi drodzy, spokojnie. Hold your points. Gdzie to jest? To jest to. Tak, jestem w kropce, bo nie mam co zagrać. Aha. Jak wyrzucę bal. Mam dwóch arystokratów, mam Fergusa, którego nie chcę tracić. Wyrzucać trzy złote karty, takie mech. Dobra, rzucę tam nagonkę. W sensie brak jednostek jest tutaj najbardziej uporczywym ze wszystkich. Czekajcie, gdzie tu jest? Zagramy. Temat ankiet. O, otwieramy beczkę i teraz zjeżdżamy na sam dół. Gdzie tu są najlepsze? No, są. Potężna, pan lusterko, krwawa klątwa, KP, SK, NR, Skojatel, syndykat, dobra. W porządeczku, moi drodzy, to trochę tego jest. Ja już wracam do was na czat, żeby widzieć. Idę myć okna, ale zostawię dla oglądalności. Do zobaczyska. Okej, dziękuję. Do zobaczyska wtedy. Turniej rycerski. No niech będzie ten turniej. Ale troszkę chyba mogłem przemielić bardziej tą talię. Żeby mieć ewentualne szanse do czegokolwiek. Są mglaki, okej. Najbardziej wyciągnięte mglaki. Znośne. To jest znośne. Szpiegująca czarodziejka. Tu. No i zrobię tak. Okej. A 7 do 6, 6 punktów różnicy. Andriaga wojownik. Okej. 6 punktów z Andriagi. Który model postaci się najbardziej podoba? Mi Gunter Odim. Znaczy mi się chyba najbardziej podoba sklep. Przez tę dynię. O, strasznie ładnie zrobioną postacią. Ta, wiesz jak to się skończy? No wiem jak to się skończy. Tragedią. Truciciel na Andriagę. Zagrałem jeszcze podczaszego. W razie co, jeżeli w ogóle to nam coś da. Oszlusk. Mamy 17. 17 do 17. Kartę w plecy. To mnie to nie interera. Chociaż. No dobra, już niech stracę. No wolę być na równych. No, biski, to wolę być na równych kartach, aniżeli gdzieś tu kombinować. No bo co, no Fionem tego nie przybije, pod czaszem również. Fergus to w ogóle robi 7 punktów, to nie ma co. Kahir, odsłonięty Kahir, to tam jest. Kahir na egzekucję, tak naprawdę. To będę chyba w stanie polecieć... Okej. Szczerze ja tu widzę uzura w tej rundzie. On coś zagra i tak na pewno. Starożytny mglak.
Wezwij tę jednostkę z cmentarza do tego samego rzędu, wzmocnij ją 4 i daj jej fatum. Jasne. Diagram Muzura. A mocne wskoczenie w rundę. W sensie mam nadzieję, że on nie będzie tego gridował, blidował. Bo to się dla mnie źle skończy. No i to się powoli... To się zaczyna źle dla mnie układać. Dobra, gramy Brat Hensa. To mu zepsuję i zrobię tak. Weź to spasuj, no jesteśmy na równych kartach, czego ty chcesz? Zatem, że ja mam całą złotą rękę. Więc jak chłop wie, co ja mam... To jest masakra. O, a tak to niestety... Tak to na razie wygląda, jak chłop by wiedział, co ja mam. Okej, okay, dobra, no... Bait na Poisona. Ja też nie mogę spasować. To jest kiepskie. O, jakbyśmy wygrali R1, mieli mocniejszą kartę. Na przykład byśmy mieli tego Joachima, którego mamy teraz. To byłoby dużo lepiej. Auberon najeźdźca. Stwórz mróz w rzędzie przeciwnika, okej. Jasne, dobra, zagram tego Fiona. Zagramy tak, krwawa klątwa jeszcze doszła, w porządku. Oj, to tam już chyba z 10 beczek jest do otwarcia. Kotołak. Dobra, zagram Kahira. To się rozbiło pancerz i gramy Kahira. Dokładnie. I to, co on zagra, żeby się wzmacniało, no to się notabene wzmocni. Już dla mnie. Super. Czyli tak jak Kahir mógł nam zrobić punkty? Jasne, będziesz mógł. To tam mi aż tak nie robi, więc spokojnie. Mamy Fergusa, Joachima... Wszystko kud... Nagonki nie chcę i... Roderick daje mi Vincenta. I tak możemy zrobić. I tak możemy nawet zrobić. Jak zagram bal, to go stracę. Prawdopodobnie go stracę. Okej, okay, no dobra. Larwa Enderjagi. Ale takie wymowne rr. Jasne, dobra. Truciciel. No. Cięcie trawy wleciało. W sensie to jest taki plan, że... Zmorzyca, dobra. Okej. Okay. A będziesz grał w najnowszego Assassina? Nie wiem. Nie wiem, szczerze mówiąc. Powiem ci teraz, że to jest kwestia tego, że... Ja też nie mam, wiesz, tylu funduszy, nie? Żeby ogrywać wszystkie gry. No ostatnio polecieliśmy sobie z Little Hope. W dzień premiery. No i zobaczymy. Tak szczerze mówiąc sobie po prostu zobaczymy. Dobra, plan jest taki. Gram Joachima. Poison, blokada, to wypadło słabo, Przehera i Goliat, może być,
Czy mam nadzieję, że on nie ma jak go zniszczyć? W sensie ogólnie... Ogólnie tak jakiś czas temu zastanawiałem się, jaka byłaby szansa, moi drodzy, żeby zrobić coś takiego, że po prostu spróbujemy, tak wiecie, ogarnąć sobie, że z waszym wsparciem... A toś brzydko zrobił. Że z waszym wsparciem byśmy sobie ogrywali jakieś tam nowe gierki. Bo tak na dobrą sprawę, w sumie to wszystko co ja dostałem jak na razie z Twitcha, to cały czas leci w rozwój Twitcha, czyli albo w gry, albo w... albo coś związanego ze sprzętem. Więc pomyślimy sobie, może zrobię jakiś, nie wiem, cel na przykład na co? Na donate. Wiecie, jakaś nowa gra. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ten Watch Dogs też jest ciekawy. Ten Legion. Ale to już wiadomo, że... Too much. Jeżeli uderzę... Czekajcie. Nie, bo to jest na spisku. Maksymalizacja punktów. Powiesz cyfrę od 1 do 3, bo nie wiem czym grać, a lubię wszystkie z tych trzech deków. 2. Niech będzie dwójka. Dobra. Jak zagramy Roderika w Goliata, to dostanę... Ej! Aha, bo on ma Detlafa. Ten Legion taki specyficzny, nie każdemu pasuje. Czekajcie, on ma Detlafa, czyli on ma 7-14. 14... 19 punktów. Ale to dwa punkty różnicy, to mi i tak bardziej się kalkuluje uderzyć to i dostać na gonkę. Mamy 30, 28 punktów. Oto 5. Nie robi tego. Okej. Okay. Okidoki. No. KP na tarczach. O nie. To byśmy tylko na siebie nie trafili.